paszczykiem. No. Czas pandemii to dla oświaty zdecydowanie czas wyzwań, jakie niesie za sobą konieczność prowadzenia zajęć szkolnych w trybie online. To reorganizacja harmonogramu codziennej gospodarki czasem, tak dla nauczycieli, uczniów, jak i rodziców. Nauczyciele musieli nabyć nowych umiejętności, znaleźć metodę dydaktyczną, nauczyć się prowadzić zajęcia przed kamerą, obsługiwać dodatkowo program umożliwiający kontakt ze swoimi podopiecznymi. Jak już powiedziałam, wszyscy nauczyciele w szkole pracują na platformie Microsoft Teams, świetnie sobie radzą. Myślę, że rodzice też są zadowoleni z tych lekcji naszych online. Muszę powiedzieć, że młodsze dzieci chętnie pokazują się przed kamerkami, starsi już niekoniecznie, ale i tak mam nadzieję, że po feriach, chociaż z tymi najmłodszymi dziećmi, spotkamy się już stacjonarnie w szkole. Uczniowie natomiast musieli wzmagać się z większą samodzielnością, samodyscypliną podejścia do lekcji, ale również przyzwyczaić się do nowej formy przyswajania wiedzy. Jak ci się podoba takie nauczanie zdalne? No w miarę dobrze. Jest dobrze, no bo możemy pisać na czacie, jest pół godziny lekcja tylko, ale też nie jest do końca tak fajnie, no bo się nie widzimy z kolegami. Gdybyśmy widzieli się ciężej, to by było fajniej troszkę. Po wakacjach się pewnie spotkacie wszyscy, bo podobno macie wrócić do szkoły. No, będzie fajnie, będziemy się widzieć. Mamy z kolegami taką pasję na karty piłkarskie i się będziemy wymieniać, a tak to się rzadziej widzimy i się rzadziej wymieniamy. No więc może będzie fajnie, może gorzej. Zobaczymy, jak to będzie, no bo to też w koronawirusie inaczej to będzie wyglądać w szkole. Rodzice oprócz wykonywania często także w sposób zdalny swoich zawodowych obowiązków musieli natomiast doglądać swoich pociech, motywować do nauki, czasem wspomóc w odrabianiu zadań. Przyjęliśmy strategię, że się zmienialiśmy, bo to też było takie wyzwanie emocjonalne dla nas wszystkich. A teraz już sytuacja jest znacznie lżejsza, ponieważ córka jest w przedszkolu. Syn ma zdalne nauczanie, gdzie nasza wychowawczyni przyjęła taką politykę pół godziny lekcje, pół godziny zabawy. Więc my jesteśmy w stanie spokojnie już zdalnie popracować. I tak naprawdę nasze zadanie to jest tylko doglądanie, czy dziecko ma robione, czy nadąża, ewentualnie się gdzieś zgubi. Także myślę, że już teraz w tej sytuacji sobie całkiem nieźle radzimy. Oczywiście jest to wyzwanie, ponieważ no, nie chodzi do szkoły i nie możemy w 100% się oddać pracy, aczkolwiek myślę, że już teraz sobie jakoś to ogarnęliśmy. Przede wszystkim organizacja tego wszystkiego, dobre planowanie i można wykonać. Aby można było prowadzić zajęcia w sposób zdalny, trzeba było się do tego odpowiednio przygotować, także w sensie technicznym. Gmina Szemuc skorzystała ze wsparcia rządowego na dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus, zakupując łącznie 146 laptopów. Dla uczniów posiadających problemy związane z szybkością internetu czy brakiem zasięgu przygotowano w szkołach specjalne salki z komputerami, gdzie można uczestniczyć w nauczaniu online. To dla wszystkich nowa sytuacja i chociaż każdemu marzy się powrót do tak zwanej normalności, to warto zauważyć, że w takiej formie nauczania sporo też pozytywów. Otworzenie się chociażby nowych możliwości, metodyki nauczania, wzajemnej współpracy, współdziałania nauczycieli, uczniów i rodziców. Negatywna strona to zdecydowanie spowolnienie aktywności fizycznej, ograniczenie lub brak kontaktu z rówieśnikami. Tutaj też duża rola rodziców, aby zadbać o swoje pociechy. Jak dziecko się przyzwyczai, że ma relacje przez komputer, to jaką później będzie miała motywację, żeby 10 km pojechać do kolegi, prawda? I ma problem, żeby wyjść z domu przede wszystkim, ponieważ nie może do odpowiedniej godziny, a wieczorami to już jest ciemno, więc ruch to też podstawa. Więc też staramy się, żeby treningi chodził, bo trenuję tutaj w Dragonie, więc tym bardziej chłopakowi to potrzeba w tym wieku, dużo ruchu. Pozostałych zachęcamy do zorientowania się w zajęciach sportowych organizowanych w pobliskich halach sportowych w Bojanie, Szemudzie czy w Centrum Sportowym w Kielnie, które pomimo ograniczeń starają się proponować różne formy aktywności.